Kaka Kampus. Ze mną dzisiejsza gościni, czyli dr Katarzyna Wojnicka z Uniwersytetu w Göteborgu, visiting profesor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy ponownie, wcześniej tak ogólnie o męskości, a dziś w szczególności o pani badaniach, czyli o męskości migrantów. No i zacznę próbą skorygowania takiego stereotypu. Mężczyzna, migrant, no to właśnie zawsze mężczyzna i zawsze w dużej liczbie. To znaczy te obrazy to z jednej strony obraz, nie wiem, Polaków na wyspach, również często, co w Polsce wiemy, mężczyzn, którzy wyjeżdżają często z rodziną w Polsce, czy aż tak często, czy zawsze, czy jak to działa. No i drugi obraz, czyli ci młodzi mężczyźni z Bliskiego Wschodu, państwa Afryki, przeciwstawiani tak, jakby byli oni gorszymi ludźmi niż kobiety i dzieci też do Europy migrujące. Jak to jest? Skąd te obrazy się biorą? Czy są aż tak przesadzone? Czy mówią o jakiejś rzeczywistości społecznej? To dziękuję za to pytanie, bo to jest zawsze pytanie, od którego ja zaczynam za każdym razem, kiedy mam na przykład spotkanie albo wykład na temat męskości i migracji. Zaczynam od tego, że rzeczywiście w ostatnich latach w Polsce, ale też ogólnie w Europie ta zbitka słowna mężczyzna-migrant zaczęła być postrzegana jako coś jednak, co stanowi problem dla naszych społeczeństw i coś, z czym jako społeczeństwa, politycy powinniśmy w jakiś sposób zacząć, może nie walczyć, ale przeciwdziałać takiemu zjawisku, że coraz więcej tych mężczyzn, migrantów w Europie się pojawia i to chyba nie jest dobrze. No i oczywiście ta cała dyskusja zaczęła się po 2015 roku, kiedy w wyniku wojny w Syrii bardzo dużo osób szukało po prostu schronienia w Europie, migrowało do Europy i ubiegało się o status uchodźcy czy o azyl. No i rzeczywiście bardzo duża wtedy liczba tych osób to byli młodzi mężczyźni, którzy właśnie migrowali sami, tak? Bez rodziny, bez żon, bez dzieci, bez rodziców, bez rodzeństwa, bez sióstr. I rzeczywiście w tamtym czasie zaczęła się taka swego rodzaju wręcz panika moralna właśnie związana z obecnością tych osób w Europie. No i bardzo szybko media podchwyciły ten dyskurs, bo jednak było to bardzo takie triggerujące dla wielu osób. No i teraz jak słyszymy słowo mężczyzna migrant, to od razu staje nam przed oczami obraz właśnie osoby pochodzącej spoza Europy, raczej młodej i właśnie męskiej, która próbuje właśnie dostać się do Unii Europejskiej, tak? Czy to na początku, kiedy ta dyskusja się zaczęła, nie wiem, przez Grecję czy przez Włochy, przepływając Morze Śródziemne, a dzisiaj na przykład w naszym kontekście polskim to oczywiście wtedy kierujemy się na naszą granicę wschodnią i na to, co się dzieje właśnie po stronie białoruskiej i później po stronie polskiej. No więc oczywiście tego typu migranci są również migrantami, tak? Ich obecność w Europie jest widoczna, ale tak jak już pan sam wspomniał, to nie są jedyni migranci, nie są jedyni mężczyźni migranci, którzy funkcjonują czy w Europie, powiedzmy, że w Europie, czy w Polsce. No i na przykład polscy mężczyźni, którzy są migrantami ekonomicznymi, którzy wciąż jeszcze stanowią bardzo duży segment społeczeństwa, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii. W Islandii Polacy są pierwszą grupą nieislandzką w ogóle w całym społeczeństwie. To samo jest w Norwegii, w Szwecji. To są ogromne również liczby osób, które zdecydowały się wyjechać za granicę, zazwyczaj do Europy Zachodniej bądź Północnej, właśnie w celach takich ekonomicznych po prostu zwyczajnie, i duża liczba z nich jest również mężczyznami. Łatwiej przeprowadzić jedną osobę, która może utrzymywać kogoś na przykład w Polsce, niż całą rodzinę, jak rozumiem, na początek, i też w społeczeństwach, których mężczyźni częściej są związani z zadaniem utrzymania rodziny, to taki mężczyzna będzie tą osobą wyjeżdżającą, a z kolei z drugiej strony łatwiej chyba przedstawić mężczyznę jako groźnego, jako potencjalne zagrożenie tak w ogóle w kulturze, więc co dopiero, kiedy jest to mężczyzna z jeszcze jakąś łatką obcości, czy to wyrażoną religią, czy językiem, czy doświadczeniem kulturowym. A jak wygląda to doświadczenie ze strony tych właśnie mężczyzn? To znaczy, co oni mówią o swojej sytuacji, swojej tożsamości, kiedy ich zapytać, kim są? To zależy kogo się zapyta, kim są. I ja na przykład miałam okazję pytać 3 grupy migrantów, bo przez kilka lat byłam zaangażowana w projekt badawczy, w którym zajmowaliśmy się specyficznie migrantami singlami, tak? Czyli mężczyznami, którzy wyemigrowali jako single, bez rodzin i po prostu starali sobie jakoś ułożyć życie na emigracji właśnie jako ci single. W tym projekcie badaliśmy 2 grupy pochodzące z 4 krajów, mieszkające albo w Szwecji, albo we Włoszech. Ja, jako że pracuję w Szwecji, byłam odpowiedzialna za ten odcinek szwedzki. Więc w Szwecji rozmawialiśmy z Polakami, którzy mieszkają i pracują w Szwecji, oraz z Syryjczykami, którzy właśnie uzyskali status, tudzież starali się uzyskać wtedy status uchodźcy, a właśnie przyjeżdżając po 2015 roku. Dodatkowo ja jeszcze kiedyś miałam taki mały projekt, w którym starałam się pokazać, że tak naprawdę jest bardzo duży rozdźwięk między tym nawet, kogo nazywamy migrantem, kogo nazywamy uchodźcą, a kogo nazywamy na przykład ekspatem. Miałam też mały projekt o ekspatach, czyli również migrantach. Tyle, że przyjeżdżających zazwyczaj z krajów, które cieszą się wyższym statusem w takim odbiorze społecznym, wyższym statusem ekonomicznym, przyjeżdżają do krajów o niższym statusie ekonomicznym i nawet nie są właśnie nazywani migrantami, tylko ekspatami, czymś po prostu od razu troszeczkę jakby lepszym, mniej niebezpiecznym, mniej problematycznym. No i narracje tych 3 grup, jak siebie postrzegają właśnie w kraju, w którym mieszkają, jak są postrzegani przez osoby, które są częścią tych społeczeństw lokalnych, no są bardzo różne. Tutaj absolutnie nie można jak gdyby wymienić nawet jednego wspólnego, że tak powiem, punktu, bo w zależności od tego, skąd te osoby pochodzą, jaki mają kolor skóry, z jakiej klasy społecznej się wywodzą, w bardzo różny sposób to ich życie na migracji wygląda. To zacznijmy od Polaków. Co oni odpowiadają na te pytania? Tych Polaków w Szwecji. Polaków w Szwecji. No więc, tak jak powiedziałam wcześniej, nie zajmowałam się, nie badałam jeszcze do dzisiaj, chociaż mam zamiar w przyszłości, Polaków, którzy na przykład żyją w rodzinach w Szwecji, wyjechali na przykład z partnerką, dziećmi i zajmowaliśmy się w tym projekcie wyłącznie mężczyznami, którzy definiowali się jako single. Więc z mojej perspektywy takie 2 najważniejsze elementy doświadczenia właśnie tych mężczyzn, no oczywiście wiadomo, są wyjątki, a nie wszyscy powiedzieli dokładnie to samo, ale jednak jako socjologowie możemy wyciągać jakieś wnioski na podstawie jakichś tam wzorów, w które układają się poszczególne wypowiedzi. No i przede wszystkim bardzo niski sposób integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Mężczyźni single mają najmniej relacji, interakcji z osobami na przykład szwedzkimi. Właściwie ich całe życie to kręci się wokół najpierw pracy, gdzie pracują głównie z innymi Polakami, bo są zazwyczaj zatrudnieni na przykład na budowach, właśnie w przemyśle konstrukcyjnym i tam pracują po prostu Polacy albo inni migranci, ale głównie Polacy jeszcze do dzisiaj. Natomiast po pracy cały czas jak gdyby spędzają czas z kolegami z pracy, z którymi zwykle mieszkają w tych samych mieszkaniach. No i jakby cały czas są w tym samym środowisku i bardzo mają niewielki kontakt ze szwedzkim społeczeństwem. Oczywiście to z kolei implikuje, że jako że są to osoby, które nie są w związkach, jest dosyć dużo narracji o samotności, tak? Dla mnie mężczyzna singiel na migracji jest po prostu człowiekiem niezwykle samotnym w większości przypadków i ta samotność dużo bardziej dotyka, wydaje mi się, właśnie mężczyzn niż kobiety i zdecydowanie właśnie mężczyzn, którzy nie mają tam właśnie rodzin. Bo też ich relacje przyjacielskie też nie są specjalnie rozbudowane i dla mnie to jest właśnie taka główny mój wniosek z tych badań, że jest po prostu bardzo dużo tam samotności. Nie są do końca rozbudowane, a i tak są między innymi migrantami, często żyjącymi w tymczasowych warunkach przy miejscach pracy. Samotni mężczyźni single, którzy wyjeżdżają, mieszkają głównie z innymi osobami takimi jak oni, z innymi mężczyznami z tego kraju, pracują na budowie, ale też mówiła pani, że to wygląda różnie, kiedy myślimy o Polakach, a kiedy myślimy na przykład o Syryjczykach, także w Szwecji. To na czym polega ta różnica? Znaczy różnica, wydaje mi się, przynajmniej na podstawie naszego projektu, polega na tym, że osoby, z którymi rozmawialiśmy, na przykład porównując Polaków i Syryjczyków, mają trochę też inne podejście do tego, czym dla nich jest ta migracja. I na przykład stworzyliśmy taką typologię też, w jaki sposób oni widzą bycie właśnie singlem za granicą. I na przykład w przypadku Syryjczyków większość z nich jakby była dosyć optymistycznie nastawiona w ogóle do całej tej po prostu kwestii bycia gdzie indziej, bo oni definiowali właśnie tą sytuację jako takie okno otwierające się na nowe możliwości. Że w końcu są w społeczeństwie, w którym tak naprawdę troszeczkę uwolnili się od takiej społecznej kontroli, z którą mieli wcześniej do czynienia jeszcze jak mieszkali na przykład w Syrii, że nie muszą spełniać oczekiwań, które właśnie w Syrii, w kraju pochodzenia były na nich nakładane. Takie typu dyskusje toczyły się głównie w kontekście właśnie na przykład randkowania i wchodzenia w związki takie intymne, gdzie oni właśnie twierdzili, że w końcu nikt im nie mówi, z kim powinni się spotykać, jak powinni żyć, czy powinni wyjść, ożenić się, przepraszam, czy nie. I tutaj mogą, prawda, otwierają się przed nimi wszelkie sposobności, no bo Szwecja jakby nie nakłada na nich takich wymagań. No i oni byli bardzo pozytywnie raczej nastawieni, co też wiązało się z faktem, że oni byli stosunkowo młodzi. To byli właśnie mężczyźni w okolicach 20, też większość z nich zaczynała już studia, tudzież myślała o tym, żeby zacząć studia, bardzo chcieli się nauczyć szwedzkiego i generalnie mieliśmy wrażenie, że byli tacy otwarci na nowe, tak, jakby akceptujący też dużo jakby, no jednak różnic w tym, jak żyje się w Szwecji, a jak żyje się w Syrii, na przykład w kontekście, nie wiem, równości genderowej. Byli bardziej otwarci niż Polacy. Ciekawa obserwacja, właśnie biorąc pod uwagę stereotypy, jakie panują. Natomiast no, Polacy mieli trochę inne też cele i co było też ważne, większość osób, z którymi rozmawialiśmy, była starsza. To znaczy byli to jednak mężczyźni po 30, po 40, single, ale tacy single z odzysku bardzo też często, którzy troszeczkę wyobrażali sobie, oczywiście nie wszyscy, ale wiele osób, że życie na migracji jest dla nich taką drugą szansą, w której nie popełnią już tych samych błędów, na przykład jakie popełnili na przykład nie, w pierwszym małżeństwie, czy tam w pierwszym związku. I oni jak gdyby tak dosyć optymistycznie na początku patrzyli na tą migrację, że teraz zrobię w ogóle wszystko inaczej i znajdę sobie świetną partnerkę i będę miał super rodzinę. No ale bardzo szybko zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest takie proste, bo dla mężczyzn migrantów znalezienie partnerki za granicą jest znacznie trudniejszym zadaniem niż dla kobiet migrantek, które dużo szybciej na tym rynku matrymonialnym się odnajdują, zagranicznym powiedziałabym. A jak to w ogóle działa? To znaczy jak udaje się przechodzić tę barierę nowego kraju? Znaczy jak zachowują się szukający wejścia do kultury szwedzkiej mężczyźni i z Syrii i z Polski, którzy przyjeżdżają no, języka szwedzkiego nie znając, być może mówiąc po angielsku, w różnym wieku, niektórzy już po na przykład rozwodzie, a więc z całym bagażem doświadczeń. Jak oni starają się wejść do tego szwedzkiego społeczeństwa, nie znając przecież nikogo na początku? Przede wszystkim nie wszyscy się starają, od tego trzeba zacząć. Z naszych obserwacji wyniknęło, że no starają się bardziej jednak Syryjczycy, co właśnie związane jest z tym, że są po prostu młodsi, tak? I właśnie ten język. Syryjczycy bardzo szybko jakby zdają sobie sprawę, że muszą nauczyć się języka, że angielski nie wystarczy, ale to oczywiście pomaga im w tym na przykład to, że Szwecja oferuje kursy języka szwedzkiego bezpłatne dla migrantów. I jeżeli to są młode osoby, które w dodatku jeszcze mają szansę na przykład być na studiach, no to one mają więcej czasu po prostu na przykład uczenie się tego języka. Natomiast taki powiedzmy, że typowy polski migrant, który był częścią naszego projektu, pan po 40, no on po prostu pracuje przez większość tego czasu i on nawet nie ma chwili, żeby zainteresować się tymi właśnie kursami oferowanymi przez szwedzkie władze. I po prostu on nie ma czasu na to, bo on przyjechał zarabiać pieniądze też między innymi po to, żeby na przykład wysyłać swojej rodzinie w Polsce, na przykład dzieciom z poprzedniego związku, tak? Więc to jest pierwsza rzecz. A druga, no umówmy się, uczenie się języka po 40 nowego, to nie jest to samo, co uczenie się nowego języka, jak ma się 20 lat. Więc tutaj też wiek i jakby te wcześniejsze doświadczenia jednak w różny sposób rzutują na to, jak wyglądają te próby wchodzenia w społeczeństwo. I dlatego bardzo dużo osób, na przykład z Polski, z którymi rozmawialiśmy, no nawet za bardzo nie próbowało tego robić i raczej koncentrują się na życiu właśnie w takiej swojej diasporze. Z innymi Polakami są bardzo aktywni na przykład na grupach migranckich, na Facebooku i to jest właściwie właściwie większość ich interakcji tam poza pracą. Ale rozumiem, że w tej diasporze znaleźć singielkę niełatwo. No, znaleźć singielkę Polkę jest trudniej, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, Polki, i to nie są moje badania, to są badania innych badaczek zajmujących się migracją i płcią, no Polki i w ogóle migrantki kobiety mają dużo, powiedziałabym, więcej możliwości, tak? Bo mogą zarówno spotykać się ze swoimi krajanami, ale nie mają problemu ze spotykaniem się czy ze Szwedami, czy nie wiem, z Anglikami, czy z Niemcami. Nawet jak pan patrzy na statystyki małżeństw międzynarodowych, no to zazwyczaj to jest zachodni Europejczyk i wschodnia Europejka, a nie odwrotnie. Zdarzają się takie sytuacje, ale się jest bardzo mało. No więc na przykład polscy mężczyźni no mają bardzo ograniczone, że tak powiem, liczbę osób, z którymi ewentualnie mogłyby chodzić na randki, stworzyć związek, bo też na przykład Szwedki są mniej zainteresowane Polakami niż no, Szwedzi Polkami. No tak, wyobrażam sobie też, że jak przypominam sobie inne badania dotyczące klasy imigracji, tak? No to rozumiem też, że chyba więcej wyedukowanych kobiet wyjeżdża, a z kolei więcej mężczyzn szukając właśnie pracy na budowie. Nie wiem, czy to są duże liczby, ale... Znaczy wie pan, jakby kwestia klasy imigracji to skomplikowany temat, bo właściwie klasa się bardzo często zamazuje, kiedy się wyjedzie do innego kraju. Można być tutaj w Polsce, prawda, klasą średnią, klasą no średnią, ale też powiedzmy. Zamazuje się w dół. No tak, właśnie zamazuje się w dół i jakby to jest główny powód, dla którego jednak mężczyźni mają trudniej, no bo migracja głównie oznacza dla nich no, spadek w strukturze społecznej, tak, w hierarchii są niżej niż byli w Polsce, tak? I ta klasa no, traci znaczenie zupełnie. Klasa z Polski jest bez znaczenia, bo tam od razu należą do klasy zazwyczaj no, ludowej i te kapitały, które ze sobą przywożą, no, nie są wystarczającymi kapitałami, żeby zainteresować sobą na przykład, no nie wiem, Szwedkę, tak? Która jednak liczy na, oczywiście mówimy tutaj bardzo, mamy generalne wnioski, natomiast no, te kapitały Polakom przeszkadzają w nawiązaniu relacji z kobietami z kraju przyjmującego. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, no to te kapitały nie muszą być wcale takie wysokie, bo wysoki kapitał w takich tradycyjnie rozumianych relacjach damsko-męskich, no to jest raczej coś, co powinien mieć mężczyzna. Trudna sytuacja, o której więcej możecie poczytać w badaniach dr Katarzyny Wojnickiej. Niedługo też książka. Trzymamy kciuki. Dziękuję. I czekamy. To była rozmowa z profesorką z Uniwersytetu w Göteborgu. Dzisiaj Wyzytyk, profesor na Wydziale Socjologii UW. Bardzo, bardzo dziękuję. Radio Campus 97,1 FM.